Nowoczesne rozwiązania, innowacje, technologie, niesamowite wynalazki i kreatywni twórcy. W ramach Strefy Wynalazków Małopolskiego Festiwalu Innowacji przedstawiamy Państwu. Przełomowa technologia przyspieszonego procesu produkcji leków. Jolanta Jaśkowska, adiunkt w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W naszym zespole badawczym od lat zajmujemy się poszukiwaniem nowych metod syntezy, ekologicznych metod syntezy, tak zwanych z obszaru zielonej chemii, w których staramy się ograniczyć toksyczne rozpuszczalniki, całkowicie je wyeliminować w niektórych przypadkach i stosować takie źródła energii, które z jednej strony będą mało energochłonne, a z drugiej strony będą bardzo przydatne z punktu widzenia reakcji, to znaczy znacznie skrócimy czas reakcji, uzyskując produkty z wysoką wydajnością i o wysokiej czystości, co w przypadku farmaceutyków jest niezwykle istotne. Nazywam się Przemysław Zaręba, jestem asystentem w Katedrze Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej. Opracowana przez nas metoda syntezy pozwala na otrzymywanie związków o bardzo zróżnicowanej strukturze. W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki Preludium skupiliśmy się na poszukiwaniu nowych leków działających na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. Przede wszystkim na grajaka wielopostaciowego, który jest takim agresywnym typem nowotworu, w przypadku którego podejście farmakologiczne jest bardzo ograniczone. Zasób metod syntezy, które opracowaliśmy w ramach wcześniejszych projektów, pozwala nam na otrzymanie bardzo zróżnicowanej strukturalnie biblioteki związków, które wykazują poza silnym działaniem przeciwnowotworowym także korzystne właściwości farmakologiczne oraz niską toksyczność. Anna Drabczyk, pracuje na stanowisku starszy referent techniczny w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Opracowana przez nas metoda syntezy nowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej w sposób wykorzystujący ultradźwięki, jak i promieniowanie mikrofalowe, pozwala na otrzymanie tychże substancji z wysoką wydajnością oraz wysoką czystością. Jednak, żeby potwierdzić czystość otrzymywanych substancji, możemy zanalizować je, stosując metody chromatografii cienkowarstwowej lub sprawdzając ich czystość przy pomocy chromatografów, które mamy dostępne na naszym wydziale. Damian Kołaga jest zatrudniony na stanowisku asystenta dydaktyczno-badawczego w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej. Jak już wcześniej Pani doktor wspomniała, ultradźwięki, a także promieniowanie mikrofalowe może być zastosowane również do syntezy takich małocząsteczkowych związków o potencjalnej aktywności biologicznej. I właśnie w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju IDET-12 zastosowaliśmy właśnie te dwie metody do syntezy dużej biblioteki związków. Akurat dzięki zastosowaniu tych metod jesteśmy w stanie znacznie skrócić czas syntezy i tym samym jesteśmy w stanie otrzymać dużą liczbę związków w krótkim czasie, co byłoby ciężkie do wykonania w przypadku zastosowania metod takich konwencjonalnych. Jeśli chodzi o dalsze plany związane z naszą sonochemiczną metodą syntezy, to obecnie testujemy uniwersalność tej metody, czyli wybieramy nowe związki bioaktywne i testujemy, czy ta metoda znajdzie zastosowanie w ich syntezie, oceniając szczegółowo profil zanieczyszczeń na każdym etapie syntezy. Po kilku minutach pobieramy próbki, które analizowane są albo HPLC, albo TLC, albo równolegle według tych dwóch metod i sprawdzamy, czy oprócz substratów, które są w mieszaninie reakcyjnej i oczekiwanego produktu, nie pojawiają się produkty uboczne. Jeśli zaobserwujemy taki produkt, szczegółowo analizujemy jego strukturę, tak aby móc w pełni ocenić profil zanieczyszczeń dla danej substancji, ponieważ jest to szczególnie istotne w kontekście opracowania nowej metody dla znanych leków. Za koordynację i promocję Małopolskiego Festiwalu Innowacji odpowiada Województwo Małopolskie. Strefa Małopolskich Wynalazków realizowana jest w ramach projektu Innowacyjna Małopolska, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.